completely different. Byłem bardzo zaskoczony, ale dzisiaj dziękuję panu Leszkowi Millerowi, byłemu premierowi SLD. I proszę to zapamiętać, co ja mówię, bo ja wiem, co ja mówię. Jest to dobro narodu państw polskiego, czyli skarbu państwa. Narodu państw, dobro skarbu państwa polskiego, czyli polskiego. Czy wiecie o tym państwo, że Oświęcim nie jest polski? Tam, gdzie ja udaję wywiady, ostatnio zamknęli stację, całkowicie zlikwidowali Marcinowi Królowi z Gdańska. Witam szanownych państwa bardzo serdecznie. Halo, dzień dobry panie Potocki, z tej strony Marcin Król się kłania. Witam panie Marcin, dzień dobry. To słychać piękny poranek w dzisiejszym dniu. Mamy 340 gram z jednego drzewa, co nam da spokojnie około 140-150 gram suchego towaru z jednego drzewa. Smoke weed every day. No tak było. To jest naprawdę coś okropnego. Przez pół godziny weszło 750 wejść. Matko Bosko, mówię, co się stanęło? Szanowni Państwo, wiele było zarzutów pod adresem Sądu Arbitrażowego Europejskiego, arbitrażowego w Ciechanowie, bo zarejestrowany w domu. Oto wezwany na posiedzenie przez Europejski Sąd Arbitrażowy ambasador Niemiec w Polsce podjeżdża służbową limuzyną pod ten blok. Dzwoni domofonem, wchodzi na piętro, puka do drzwi, ściąga buty w przedpokoju i wchodzi dalej. Siada w pokoju na krześle obok telewizora, odsuwa od siebie popielniczkę z wciąż dymiącym skrętem i delektuje się widokiem szklanych rybek na półce, tudzież dźwiękiem tłuczonych w kuchni przez żonę Polakowskiego schabowych. Po chwili do pokoju wchodzą Potocki z Polakowskim i zaczynają w tej scenerii omawiać reparacje na sumę 850 miliardów dolarów. No sen wariata, proszę państwa. Była kontrol w tym sądzie. Była kontrol. Z wielkim krzykiem. Lubię wzbudzać respekt. Ile ci to kontroli? No niestety, powiedzieli również. Nie można tego w tej chwili anulować, ponieważ jeden z urzędników nie dopełnił formalności, a tym samym został legalnie zalegalizowany przez ministra sprawiedliwości. Zalegalizowany marihuanę? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Nieważne, gdzie jest zarejestrowana urząd sądu. Dobry mój dzień. Może być nawet w toalecie publicznej. Ważne, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaakceptował ten sąd. Kto mu dał takie pozwolenie? Aż w szlak jasny trafi. Myślicie, że mają tak dobrze? Bardzo źle. To jest pod wulkanem. Nie daj Boże erupcji jakiejkolwiek, nie ma Izraela. W 2009 roku pierwsze, co zrobimy jako druga RP, ale lecąc ostatnio samolotem, siedział w środku między mną a taką panią, ten pejsaty ortodoksa. Ta kobieta się na mnie patrzy, ja na nią się patrzę. Prosimy stewardesę, przyszedł kapitan. Poprosił go, żeby wyszedł. I siedział, takie jest przejścia, gdzie są drzwi, prawda? Mały, tam usiadł i siedział. Wiecie państwo, co zrobiłem? Najpierw mu zdjąłem tą szlafmycę, a później dostał kopa w 4 litery. Naród nie chce odebrać władzy, bo naród się nie włącza w nic. Czy to jest tak trudno się nauczyć na pamięć, że się włącza, a nie włącza?
Nie ma w języku polskim litery au, więc można mówić włączam, ale tylko pod warunkiem, że państwo potrafią to napisać. Jak się nie daje napisać, to nie mówimy w ten sposób, tak? Włączać, debile. Przecież mamy naprawdę potężne zasoby wszystkiego. Jak uczynić, jak usprawnić drogi, jak wszystko, jak zlikwidować papierosy, jak wszystko zlikwidować, żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Ja nie jestem żądny jakiejkolwiek władzy, bo ja władzę już mam. Się urodziłem z tą władzą. Mój kochający plebs, świętujcie! Wasz król was zaszczycił. Ogoniasty? A ty to w jakiej sprawie? Obowiązki państwowe, no wiesz, mały lans, król i podani, zdjęcie do gazet. Ja rozumiem, że w Krakowie... Nie rozumiem. Czy jak Kali ukraść krowę, to dobrze, a jak Kalemu ukraść krowę, to źle? Ktoś może powiedzieć, że krew jest krwią. Ja uważam inaczej. Ale mam prawo tak uważać. Dlaczego zostały przerwane badania w Jedwabny? I kto to przerwał? Daniels. Brawo dla Jacka! Ja z Lechem Kaczyńskim odznaczałem pośmiertnie księdza Popiełuszkę zamordowanego. Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Mówi się o Izraelu, mówi się o wszystkim. Tutaj było powiedziane dzisiaj, ile nam jest Izrael winien pieniędzy. Pan to powiedział. Biliony dolarów. 17,9 biliona dolarów za pożyczkę, którą pożyczyli od Polski dawno temu. To było w 1764. Jeden żołnierz amerykański kosztuje 510 dolarów miesięcznie armii amerykańską. Maciek, nie walnąłeś się? Przepraszam, 510 tysięcy, przepraszam. No wielkie, ale co, ale moment. Rocznie? Tak. Istotnie trzeba przyznać, że pan Robert Majka ma największą wiedzę w Polsce. Nie ma człowieka, który miałby większą wiedzę od niego. Ja wyzywam na pojedynek posłów, ministrów, premierów. Dudziuś w Zakopanem sam podszedł do mnie i powiedział: przepraszam, nie mogłem nic innego zrobić. Wybaczcie, jakżeż mi jest przykro. Okręty podwodne stoją w Nowym Jorku, tak? Amerykańskie i rosyjskie vis-a-vis siebie. Nie jest możliwe CO2 wtłoczyć do sztolni, bo tak to się nazywa, tak w górnictwie. To chciano robić. Ja wyjaśniłem. Dopiero profesorowie się ocknęli i zaczęli głośno brawo bić. Buzek co zrobił? Wstał. I mówi: panie Potocki, ja zapomniałem o tym, ma pan słuszną rację. Unia się wycofuje. I plan padł ten plan. Takich przykładów mogę powiedzieć wiele, bo ja kilka komisji przewróciłem. Just do it! Trzeba zdjąć te napisy Weichertów, właścicieli TV, prawda, telewizji. I jest problem, bo nawet gdzieś zwłoki przywieźli nie wiadomo skąd, za kwotę, mogę powiedzieć, 2 miliony złotych. Taka jest prawda.
Ja czekam na to, bo jeżeli nie, to ja te płyty zdejmę. I trumnę też potrafię wyjąć w nocy i zawieźć do podkościół. Od trucizny gorsza jest czarna magia, panie redaktorze. Czarną magią można zabić człowieka. Serio to działa? To działa. I pan w to wierzy? Nie wierzę, bo ja to znam. Kedmil blede do in hokus pokus sare mare arce blatana. Co? Kto to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Czary mare, twoja stara to twój stary. Pan jeździ z Ferrarem, a jeżdżę Ferrari, a jeżdżę Maybachem. Będziemy się kłócić? No o co? O Maybacha, który lepszy? To panu powiem. Ferrari to jest taczka, a Maybach to jest dla ludzi poważnych. Wieś Katiko, takich samochodów nie ma w Puerto Rico. Wiesiek myśli, że na mieście jest bandito. Dzieci na rowerach jednak go prześcigną. Kiedy była w Polsce pani Merkel, miała spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim w hotelu Bristol w Warszawie. Ona przyleciała tutaj z dwoma pytaniami. Pierwsze pytanie, które padło, czy Potocki rzeczywiście pozwie Niemcy przed sąd? Z czego się pan śmieje? Z czego? Nie z czego, moi państwo, tylko z kogo? Z was się śmieje, z was! Panie! Milczeć! Sapristi, z was się śmieje, z was! Elita! Elita! Otóż oświadczam wam, że wasz mąż stanu, wasz wielki człowiek, wasz Nikodem Dyzma to oszust, łajdak, hochsztapler i kompletny kretyn. Idiota, który nie ma zielonego pojęcia nie tylko o ekonomii, ale i ortografii. Spójrzcie na jego gębę, na jego prostackie maniery. Przecież to skończony tuman. To jest słowo honoru, że nie tylko w żadnym Oksfordzie nie był, ale nie zna również żadnego języka. To wy sami wylindowaliście to bydle na piedestał. Wy! I z was się śmieje, głupcy! Z was! Jaki ten naród jest dwulicowy polski. Mówię głośno i wyraźnie. To jest coś okropnego.